Wiemy mniej więcej, co to jest minimalizm, prawda? W wystroju, w codziennych wyborach, oszczędne wnętrza, potrzeby ograniczone do minimum. Ale czym byłby minimalizm w literaturze? Czy tekst minimalistyczny to taki, który składa się z jak najmniejszej liczby słów, zdań, akapitów? A może tekst minimalistyczny to taki, w którym występuje tylko garstka bohaterów, a miejsce akcji jest maksymalnie ograniczone? Czy jest coś takiego jak amerykańska odmiana minimalizmu? Czy przejawiał się on również w innych dziedzinach działalności artystycznej, w sztukach wizualnych, na przykład w filmie? Na takie właśnie pytania spróbujemy odpowiedzieć z moją znakomitą koleżanką Kingą Piotrowiak-Junkier, kiedy 12 listopada usiądziemy w księgarni Bukowski, żeby porozmawiać o tym numerze literatury na świecie, majowo-czerwcowym z tego roku, w którym opublikowaliśmy prozę trzech amerykańskich minimalistek: Amy Hempel, Bobby Ann Mason i Ann Beattie. Gorąco zachęcamy do lektury tego numeru. Do zobaczenia 12 listopada.